Witam, dzisiaj przedstawię wam 12 ciekawostek o Madarze Uchiha. Zapraszam. Imię Madara można przetłumaczyć jako plamy, a jego nazwisko Uchiha znaczy wachlarz. Jego hobby to sokolnictwo. Z jedzenia najbardziej lubił inari sushi, natomiast najmniej lubił kawior. Jego ulubioną frazą było uzbrojony jeden cios, co może oznaczać pokonanie kogoś jednym ciosem. Urodził się 24 grudnia, a jego grupa krwi to 0. Gdy spotkał się pierwszy raz z Hashiramą, mierzył 143 cm wzrostu, natomiast już jako dorosły ważył 71 kg i miał 179 cm wzrostu. Posiadał nieprzeciętną ilość Kekkei Genkai, a konkretnie Sharingana, Rinnegana, uwolnienie drewna oraz uwolnienie burzy. Opanował wszystkie 5 podstawowych natur czakry oraz oczywiście Yin i Yang. W przypadku klanu Uchiha wrodzoną naturą czakry jest najczęściej ogień, tymczasem w przypadku Madary był to wiatr. Jest jednym z najdłużej żyjących shinobi, ponieważ według różnych wyliczeń fanów w chwili śmierci miał około 90-100 lat. Jako jeden z najpotężniejszych ninja wszechczasów pokazał on w anime aż 51 najróżniejszych jutsu. Dla porównania Kakashi, który podobno potrafił ponad 1000 technik, pokazał ich zaledwie 43. I to wliczając Boruto. W wywiadzie z 2012 roku Kishimoto powiedział, że każdy ma jakieś słabe punkty, ale nie Madara. Prawdopodobnie chodziło mu o słabości w walce, ponieważ bądź co bądź dał się zmanipulować. Jest jednym z niewielu antagonistów, którzy nie przeszli na dobrą stronę. Madara na koniec swojego życia po prostu przyznał, że poniósł porażkę, ale nadal był przy swoim. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!